Dlaczego nie używam map myśli? O tym w dzisiejszym odcinku. Dobra pamięć. Moi drodzy, często pytacie mnie, a właściwie tak sugerujecie, abym stworzył jakiś materiał na temat map myśli, żebym się wypowiedział, żebym pokazał, jak się je robi, jaki jest patent na efektywne mapy myśli. Przyznam się uczciwie, że ja nie korzystam z map myśli. Po prostu. One były w moim życiu. Cyfrowo, raczej cyfrowo, starałem się je wykorzystywać. Ale dlaczego mi to nie gra? Dlatego, że ja mam inną procedurę uczenia się. Ja po prostu robię coś takiego, że załóżmy, że jestem studentem. To ja jestem na wykładzie, staram się być uważny, zakładając tę moją procedurę. Robię notatki w taki sposób, że na początku wypisuję jakby całą ważną treść z wykładu. Ważną w takim pojęciu, że trochę tej ważnej, trochę tej mniej ważnej. Powiedzmy, że całość. Całość materiału wypisuję z wykładów. Staram się być uważnym. Staram się wszystko tak ładnie przyswoić z tego wykładu. Ja później z tego, co sobie zanotowałem, wypisuję tak zwane słowa kluczowe. Robię sobie streszczenia. I robię to w takiej formie czarno-białej. Ja właściwie nie używam w tym kolorów. I teraz nie chcę powiedzieć, że mapy myśli czy kolorowe notatki to jest coś złego, bo absolutnie to nie jest coś złego. Z tym, że jest to coś, czego ja nie używam, bo nie widzę potrzeby w swoim życiu. Uczciwie się przyznaję. Wystarcza mi tylko to, że wypisuję sobie te wszystkie notatki w taki sposób, jak powiedziałem, a później konwertuję je na obrazy. Konwertuję je na obrazy. Potem je wrzucam, te obrazy, do pałacu pamięci. Potem z pałacu pamięci sobie jeszcze robię swoje powtórki, czyli na przykład testuję się, quizuję się, nagrywam się na dyktafon. Staram się tę moją procedurę sprawić, żeby ona była jak najbardziej praktyczna. Ze swoich kroków uczenia się jakby musiałem odstawić mapę myśli, bo po prostu to było bez sensu. To byłoby robienie w moim przypadku dwa razy tego samego. A chodzi tylko o to, żeby wyłuskać z notatek te najważniejsze frazy kluczowe, je wbić do pałacu pamięci jako obrazy. I to jest cała filozofia. I jak poznacie dobrze Pałac Pamięci, to wydaje mi się, że zrozumiecie, że niekoniecznie trzeba używać map myśli. I to nie jest oczywiście złe narzędzie, absolutnie nie. Sam ostatnio robiłem taki mały research, sprawdzałem, czy to jest skuteczne, czy nie jest. Wiele osób poleca z takiego świata pamięciowego, czy efektywnej nauki. Jak najbardziej możemy tego używać. Niemniej chcę powiedzieć, że na przykład ta piękna notatka Wadima, jaka ostatnio była na moim kanale, ona jest super, nie? Tylko ja po prostu tego nie robię, bo nie mam jakby czasu w swojej nauce na to, żeby bawić się w Picassa, ale nie oznacza to, że bawienie się w tego Picassa jest czymś złym. Bo absolutnie nie jest, tylko po prostu ja tego nie używam. Chcę, żebyście szczerze o tym wiedzieli. Szczerze o tym mówię, żebyście o tym wiedzieli, żebym był transparentny dla was. Może jakiś materiał o mapach myśli kiedyś się pojawi, nie wykluczam tego. Może ja sam dam mapom myśli więcej szans kiedyś. A czy metodzie Cornella, czy innym metodom notowania. Na ten moment jest mi to zupełnie niepotrzebne. Wystarczy mi notowanie na, powiedzmy, wykładzie, tak załóżmy w takiej teorii. Pisanie potem fraz kluczowych, streszczanie i tyle. Nie potrzebuję po drodze jeszcze używać map myśli, bo jest to po prostu konsumujący czas, a nic z tego jakiegoś większego nie wychodzi. Nie ma z tego wartości dodanej, prawda? Jest to tylko robienie tego samego po raz kolejny. Ale oczywiście, jak ktoś lubi tak sobie katalogować wiedzę, jak najbardziej możecie to robić. Ja kataloguję ją w taki sposób, jak widzicie na moich filmach. Jest masa takich filmów, gdzie ja pokazuję mojego Excela, moje notatki, moje pliki w Wordzie i to mi zupełnie wystarcza. Ale oczywiście, jak lubicie kolorowe obrazki, jak lubicie mapę myśli, bawcie się jak chcecie w ten sposób. To też może być efektywne. W gruncie rzeczy chodzi o to, żebyśmy po prostu zaczęli notować jakkolwiek, zamiast czytać slajdy prezentacji kserówki 1:1, bo o to chodzi. W mojej intencji jest to, żeby zachęcić was, oglądających, do tego, żebyście w ogóle wykonali wysiłek, żeby notować, jakkolwiek. Bo jakkolwiek, to notowanie jest już lepsze niż brak notowania. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja to robię bardzo prosto, czarno-biało, ale możecie robić to również bardziej bajkowo, jak wam wygodniej. Niemniej, no tak jak mówię, nie wypuszczę raczej w najbliższym czasie jakiegoś super materiału o mapach myśli, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, nie widzę tego, ale może kiedyś. To był Maciej. Dobra pamięć, pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Suby, łapki, komentarze. Jak zawsze na koniec, nie zapominajcie. Pa, pa. Dobra pamięć.